A jednak nie wiadomości, a Liliana Wiadrowska, Studio Bałkany. Dzień dobry, Liliano. Dzień dobry, wiadomości, owszem, ale prasowe dzisiaj, bałkański przegląd prasy. Który zaraz rozpoczniesz. Oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję, że mnie pan prezes przywitał. I witam cię serdecznie. To w takim razie jest odpowiedni dźwięk, który ciebie przywita i od tego momentu będziesz opowiadać o tym, co w prasie na Bałkanach piszczy. Bałkański przegląd prasy. Dzień dobry, Liliana Wiadrowska, jak już państwo słyszeli, już bez towarzystwa pana Krzysztofa Skowrońskiego, którego oczywiście pozdrawiam bardzo serdecznie, tutaj z Mariboru. Dzisiaj bardzo ładna pogoda, 10 stopni, ale odczuwalna dużo, dużo wyższa. Jestem w bibliotece, co prawda nie ma za mną dzisiaj książek, bo to się nagrywa, uwaga, nagrywa się będzie z tego filmik, być może nawet wrzucony na stronę w netu. Zobaczymy odnośnie tego, jak się spodoba tutaj, jakie wiadomości dzisiaj państwu powiem. Więc tak, zacznijmy od mariborskiego Dela. Del oznacza praca. No i oczywiście pierwsze strony gazet o niczym innym, a o COVID-zie. O COVID-zie, ale w odniesieniu do dzieci. Uwaga. Otóż tutaj słoweński rząd będzie w środę decydował następną o tym, czy szczepić dzieci pomiędzy 5 a 12 rokiem życia. Na razie weszło prawo, które obowiązuje dzieci właśnie w tym wieku, właśnie tych młodziutkich dzieciaczków do testowania dzieci 3 razy w tygodniu, czyli poniedziałek, środa, piątek. Dzieciaczki muszą sobie robić, to się nazywa samotestiranie oczywiście, nie mylić się z niczym innym. Natomiast już nie polega to na pałce do nosa wciskanej malutkim dzieciom, ale właśnie na pluciu. Tak, pluciu i łapaniu, byle nie wirusów żadnych. Tak tutaj polega. Natomiast debata jest ogromna, gdyż tutaj padają ogromne, mocne argumenty, że zmuszanie dzieci pomiędzy 5 a 12 rokiem życia to po prostu znęcanie się nad dziećmi. No i zobaczymy. I właśnie z czym to jest związane? Tutaj takie niefortunne. Jest jeden artykuł przy drugim. U góry... Znaczy tak, na pierwszej stronie jest to o szczepieniach, o tych dzieciach, że trzeba się szczepić, że dobre jest, że bardzo wysoka frekwencja na trzecią dozę, a nawet na pierwszą. Niektórzy się też przekonali, no bo skoro nie można zatankować bez szczepienia, no to jak? I tutaj jest właśnie też, uwaga, trzeci artykuł, po tym, że cepiwo idzie w śmieci, czyli szczepionki idą do śmieci. Więc jak to się robi tutaj w Słowenii? Ja dużo się kupuję, jeżeli nie ma chętnych, to oddaje się do Bośni, która jest biedna bardzo. A jeżeli w Bośni nawet nie chcą, a nie chcą ostatnio, no to teraz postanowili tymi właśnie szczepionkami szczepić dzieci. Straszne. No ale dobra, już może nie będę o tym mówić więcej. Dalej, uwaga, na stronie 4, znajoma twarz, uwaga. Poznajecie tego pana, słuchacze mogą tylko sobie wyobrazić, kto to jest, ktoś z bardzo znanych osób. Uwaga, premier Mateusz Morawiecki. Natomiast jest takie zdjęcie, gdzie on ściska sobie dłoń z madziarskim premierem Viktorem Orbaną. I uwaga, podpis jest bardzo, powiedziałabym, niechlubny, bo pisze się, uwaga, madżarski premier, czyli węgierski premier Viktor Orban i jego polski kolega Mateusz Morawiecki, już bez tytułu premier, tak? Więc no tutaj taka szpila do Polaków bardzo, nawet może nie pałając sympatią, to jednak szacunek wymagałoby napisać. No a tutaj oczywiście o czym się pisze? O krzyżu, kriza. Kriza, czyli kryzys rządowy. I w przeciwieństwie do prawa Unii Europejskiego. No chodzi oczywiście o te nasze opieranie się i o no to wszystko, co wiemy, o te programy, jak to się nazywa? Programy za okrewanie, dotacje, tak? Polska prawie 24 miliardy, a Węgry 7,2 środków, których nie trzeba zwracać. O tym się tutaj pisze. Tak, a teraz idziemy na następną stronę. Uwaga, pisze się też o... Jak tutaj państwu pokazać? Muszę sobie wkombinować z tym statywem, żeby było. Jest tutaj...
ta konferencja słynna, na Teamsie się śmieje zawsze, tak? Czyli jest Joe Biden i prezydent Chin Xi Jinping, nawet się nauczyłam to w miarę wymawiać, siedzą sobie tutaj pięknie w telewizorach. No i jest jeszcze taki jeden obrazek. Zaraz mam nadzieję, że uda mi się go znaleźć, gdzie on jest, bo no o tym nie będę komentować, co tam Słoweńcy piszą, bo podejrzewam, że narracja jest podobna jak i w polskich mediach, więc państwo w innych mediach mogą sobie znaleźć. Natomiast jest też taka grafika, której nie mogę znaleźć teraz, przedstawiająca właśnie tych dwóch prezydentów. Telewizory dwa, a pod spodem, jak to czasami bywa na konferencjach, które odbywają się w domu, są właśnie, siedzą bez spodni, siedzą na toalecie i prezydent Ameryki używa papieru toaletowego z flagą Chin, a prezydent chiński używa flagi do podtarcia się, flagi Ameryki. Tak, tak. I tutaj Słoweńcy mają humor właściwie do tej sytuacji, potrafią się do tego zdystansować. Natomiast uwaga, nie, jakoś w polskich mediach może nie widziałam, ale tutaj właśnie bardzo dużo pisało się o tym słynnym oddaniu gazów, czy też jak to się mówi, po prostu powiem to, nawet tu się o tym wspomina, gdzie Joe Biden w towarzystwie pani Kamili, rozmawiając z nią, taki długi głos, głośny dźwięk wydał z tylnej części ciała. No i to właśnie tutaj nie zostało przemilczane. No niezbyt tematy, natomiast mam też kilka dobrych newsów. Teraz zaglądamy do Chorwacji, bo jak państwo pamiętają, jakiś czas temu mówiliśmy też w Radio Wnet, że powstaje wielka inwestycja kilkumiliardowa, która ma powiązać nawet Polskę z Chorwacją, że będzie można jechać pociągiem. Ja już sobie wyobrażam, jak ten pociąg będzie pachniał, jak tam będą Polacy jechać, ale o co chodzi? O co chodzi? Tutaj przede wszystkim o odcinek, który jest najbardziej takim newralgicznym miejscem, najtrudniejszym do wyremontowania. Jest to pomiędzy Karlowacem. To jest takie miasto w środku autostrady, jak się jedzie już 2 godziny od Zagrzebia, czy tam 1,5 godziny mniej więcej, ciężką nogą, i w stronę Rijeki. Tak, czyli na Istrii. Tam jest właśnie ten, nie wiadomo dlaczego to jest najcięższy kawałek, tam nie ma żadnych gór, może najwięcej, tak, korupcji jest na przykład, ale właśnie ten słynny pociąg ma być strategicznym powiązaniem Rijeki, Zagrzebia i właśnie Węgier wcześniej wspomnianych. No i tym pociągiem podobno było mówione, że będziemy mogli dojechać na plażę już w tym roku, ale no chyba raczej nie. Idziemy dalej. To było czasopismo słoweńskie Delo, czyli praca. Praca. Jest jeszcze Nedelo, czyli brak pracy. Znaczy nie brak pracy, tylko taki dodatek, który tutaj jest. Aha, już się pomieszałam troszeczkę w tych. No, gdzie to moje Nedelo? Tak to jest, jak się szuka tutaj w bibliotece. Nie jestem na swoim starym miejscu w towarzystwie książek. Więc tak przekartkuję, tylko żeby nie zapomnieć o tym, co tutaj było jeszcze w Nedelu. Wszędzie ta koronakryza. Zaraz powiemy o tym, co u naszych sąsiadów austriackich. Nie, tu już nie ma nic. Znowu mnie panie skrzyczą, że im porozwalałam wszystkie strony, a zaraz mi zamykają bibliotekę, więc nie wiem, czy zdążę to zrobić. Ale trudno. O, właśnie, dalej jesteśmy. Oj, będą puzzle. Jestem. Uwaga, no Wieczer. Wieczer to jest mariborskie tutaj czasopismo. Pierwsza strona, niebezpieczne zamykanie systemu zdrowia. No właśnie i uwaga, też jest coś takiego, co jest na pierwszej stronie i co spowodowało, że się śmiać chce właściwie. Austriacki lockdown za necepliene deluje, czyli austriacki lockdown dla niezaszczepionych działa. No i ja mam pytanie, jak może działać, skoro wprowadzili go wczoraj? To skąd oni mają wiedzieć, że działa? Znaczy przedwczoraj, no ale ten artykuł napisali też 2 dni temu, więc skąd mają wiedzieć, że to zadziałało? No ale tak tutaj piszą. Zobaczymy, polega on oczywiście na tym, zaraz, właśnie może to jest ten moment, że powinnam powiedzieć, jak to wygląda, gdyż wygląda, no, bardzo, bardzo niefajnie, tak to bym skróciła. Mam nawet niemiecką gazetę tutaj
czy to się mi nagrywa, czy to mi się nie nagrywa. O, właśnie. I jak to wygląda? Jest przedstawiony. Tu pokażę zaraz okładkę, jak to wygląda. Oczywiście ten lockdown dla niezaszczepionych. I uwaga, co ciekawe, dlaczego o tym mówię? Bo ja mieszkam chwileczkę od Austrii i właśnie w Słowenii tutaj u mnie mówiło się wcześniej, natomiast związki zawodowe różne bardzo się sprzeciwiły, bo to miało być prowadzone przede wszystkim w słoweńskim systemie zdrowia, czyli tylko dwa, to się nazywa w Austrii 2G, czyli przechorowanie, osoby ozdrowieńcy i osoby zaszczepione, już nie ma, że test. No i funkcjonować to miało właśnie w systemie zdrowia Słowenii, gdzie na początku była przecież narracja, że wszyscy są zaszczepieni, prawie lekarze, tak? No okazało się, że nie, że tylko tam chyba 45%. Więc porzucono ten pomysł. Natomiast tutaj właśnie, dlaczego chcę to pokazać, jest koronometr. Taki wygląda on ojejku, rozwaliłam znowuż tę gazetę. Trudno, trzeba będzie sklejać. 65% osób ma COVID pass. Natomiast, dlaczego ja też o tym mówię? Bo Austria poszła krok dalej, czyli tam rzeczywiście liczy się zdrowie. I na przykład, jeżeli ktoś miał, powiedzmy, problemy ze smakiem, z zapachem, no to wówczas i twierdzi, że przebył COVID-a, no to w takim razie może pójść sobie zrobić badanie z krwi. I jeżeli ma wystarczającą, jakieś tam targety zrobili, ile musi być więcej tych przeciwciał, no to potem dostaną COVID pass jako osoba zdrowa. Jako ozdrowieniec przez 2 miesiące. No i potem, jeżeli przyjdą sobie znowu zrobić, no to znowu mogą mieć przedłużone. I to jest bardzo praktyczne. Wielu Słoweńców też tam jeździ. A też sami Słoweńcy zresztą są kulturowo bardzo podobni do Austriaków i różnią się, zawsze się śmieję, że różnią się właściwie tylko tym, że Austriacy więcej zarabiają i są dobrze uczesani. Tak, dnewnik właściwie, tak, to byśmy mogli powiedzieć. Co tu jest dalej o tych dzieciach? Dalej o tych dzieciach chyba tutaj nie mam nic już. Jak niosłam te gazety tutaj do tej drugiej sali, to wszystko było w idealnym porządku, ale mi się rozsypały niestety i teraz muszę szukać. A chciałam powiedzieć jeszcze bardzo dużo. O, pogoda. Zobaczcie, pogoda. Żeby nie było, że kłamie. 10 stopni. Tararara. Jest bardzo ładnie. 11 nawet. 11, a w Koprze 16. Mam tam kolegę, chyba muszę go odwiedzić. Chyba to jest ten czas. Tak właśnie. Ale odwiedzić nie polecam teraz Bośni. Wspominałam o tym już tydzień temu. Natomiast cały czas pisze się o tym na pierwszych stronach gazet, a jeśli nie, to tu jest taki piękny, obszerny artykuł właśnie. Bośniacki kocioł znowu wrze. No i ten rozpad Bośni już nie jest takim clickbaitem gdzieś tam na YouTubie, czy gdzieś tam, żeby coś kliknąć. Nie, naprawdę. Jest to największy kryzys polityczny w tym kraju od czasów tej wojny krwawej. Od właściwie tam się ta krwawa jatka zakończyła w 95 roku. Przecież to jest bardzo niedawno. Niektórzy są urodzeni przecież przed tym rokiem, myślę, że no dobra, nieważne. No i właśnie, tam Dodik na początku był wspierany przez Stany Zjednoczone, potem pisze się w tym artykule, że był rozczarowany Zachodem, a teraz, uwaga, co się stało, takie tam, bo tam są oczywiście wszystkie siły, tak? Podejrzewam, że Bośniacy sami ze sobą, tych wszystkich trzech wiar, które tam są, czyli muzułmańscy, Bośniacy, Serbowie, jeszcze tam Chorwaci nawet, to oni byliby w stanie się ze sobą dogadać, gdyby nie fakt, że właśnie mieszają się oczywiście trzy potęgi, czyli są Chiny, jest Rosja i jest właśnie Ameryka. No i nawet Unia Europejska też, Związka NATO, nawet słoweńskie wojska, polskie chyba też stacjonują gdzieś tam, aby ten porządek jakoś trzymać. Natomiast teraz, kiedy uwaga, przeniosła się właśnie w stronę polskiej granicy, zresztą sami widzimy wszędzie, coś z tymi wojskami jest na rzeczy. Świat siedzi na beczce prochu, a rzeczywiście jeśli zapłoną Bałkany, to rozniesie się to na inne kraje. Oby nie. Natomiast teraz zaostrzyło się właśnie, gdyż Dodik, czyli przywódca bośniackich Serbów,
dał zielone światło. Dostał zielone światło właśnie od Rosji. Polecam, bardzo spłuciłam ten temat, natomiast nie chcę mówić o tym już więcej, bo ten temat gdzieś tam był poruszany wiele razy. No a teraz przejdźmy do... Aha, Primorski Dnevnik. Primorski to jest Primorska, to jest tam, gdzie jest morze. Koper, Piran, Portorož w Słowenii. Nawet widać od razu, gdzie w Słowenii jest najwięcej pieniędzy, bo od razu papier inny w dotyku, taki gruby, taki bogaty. Właśnie. Co tutaj piszą? W sumie nic ciekawego. Jakiś miś tutaj, piękny misiu, wyszedł na ulicę, więc te niedźwiadki, ja zawsze straszyłam, żeby nie chodzić gdzieś tam biegać do słoweńskich lasów, bo możecie spotkać niedźwiedzia. No to jest realne, tak? Tak, natomiast co tutaj jeszcze? W tym tylko dnewniku, czyli dzienniku piszą, że nie będzie ogniemeta, czyli czego? Fajerwerków. Chodzi o Sylwestra oczywiście, znowu w tym roku nie będzie, bo jak będą, to będziemy się właśnie zbierać na jakichś takich właśnie miejscach, albo koncertach, albo wszystko. No, jak spędzimy we dwoje, to też mogą być fajerwerki. Co jeszcze? Jeszcze jest tutaj napisane, nie mogę tego teraz znaleźć, przed chwilą to czytałam, że uwaga, w Słowenii co dziewiąty wypadek jest spowodowany alkoholem. O, mam to chyba. Tak, dobra, a to zaraz powiem, ale nie, jeszcze nie, jeszcze to nie, jeszcze zamiast do alkoholu przez... Co? Przez usta. A co jest w ustach? Zęby. I z zębami jest problem tutaj właśnie w Słowenii. Słoweńcy mają taki problem, że nie ma zobozdrawnika, czyli nie ma dentysty, który miałby dyżury nocne. Albo bardzo rzadko jest, bardzo rzadko. I uwaga, jaki jest problem z tym? Tutaj tak wyboldowane, napisane, aż pokażę, żeby ci, co rozumieją ten język, mogli sobie przetłumaczyć łatwo. Uwaga, tłumaczę dosłownie. Kadry są, ale ich nie ma. Kadry są, ale ich nie ma. Bardzo dużo sensu to ma. Coś mi jakoś się kojarzy, Kasia Kowalska kiedyś. Nie byłabym sobą, bo byłabym inna. Bardzo dużo sensu, natomiast sensu nie ma to, że dentyści słoweńscy zrobią właściwie, szkolą się za darmo. Robią tutaj sobie studia, czy tam jakieś drobne czesne opłacają. Natomiast potem żadnemu się nie opłaca pracować dla państwa, co sprawia, że wszyscy właściwie Słoweńcy muszą płacić bardzo duże. Pamiętam, jak mnie bolało to. Ojeju, nie chcę aż tego wspominać. To jest właśnie dorosłość, że człowiek się bardziej boi rachunku niż samego bólu. Który też był, ale o co można zrobić? Co można zrobić? No właśnie to, że można na przykład obowiązek wykonania kilku godzin podstawowych właśnie i żeby każda gmina miała przynajmniej jedną ambulantę. To jest, jak to się nazywa, ambulanta? Przychodnię dyżurną taką, żeby można było tam pójść. Natomiast no kiedyś jak też byłam z bólem i chciałam, to powiedziano mi, że z takim szybkim problemem, to najwcześniej mnie przejmą za 2 tygodnie też, no więc niestety myślę, że to tak chyba trochę podobnie jak w Polsce. No smutne są teraz losy. Też pisze się niestety o tym, że COVID jest już tak tragiczny w Słowenii, że przychodzi na pomoc włoskie wojsko. I uwaga, niestety rozmawia się o tym, że mają być zamknięte znowu oddziały onkologiczne w Słowenii, więc chodzi właśnie o kadry, bo łóżek jest dość wszystkich, natomiast właśnie o te osoby, gdyż dochodzi do krytycznej liczby 300 osób mniej więcej na intensywnej terapii. A teraz na koniec, przedostatnia nowica, to jest alkohol jest krzywy, czyli winny, ale nie o wino chodzi, tylko bardziej o mocniejsze trunki. Winny każdemu dziewiątemu wypadkowi, który wydarza się w Słowenii. To wcale nie tak dużo. To jest 11% właściwie wszystkich wypadków. To jest dobry wynik, ja bym powiedziała. Biorąc pod uwagę, że tutaj można mieć 0,05 mg alkoholu na litr wydychanego wydychanego powietrza. To jest dużo. W Polsce jest chyba 0,2. Tutaj na Bałkanach wszędzie 0,5, więc
Więc można tak spokojnie po, nie wiem, piwku dwóch, czy tam szprycerach. I tutaj zauważyłam, jest też taka zmiana kulturowa, że jednak Polacy o wiele częściej, jak wychodzą na imprezę, to nie piją absolutnie nic, nawet kropelki. A tutaj jednak, bo to jest nagminne właśnie, że się wsiada do samochodu, tylko się jedzie po prostu wolniej. Jeszcze jeden news, który powiem już z pamięci, gdyż nie mam ze sobą tam mnóstwo tych karteczek. Właściwie chyba dwa, nie, jeden już został mi. Że uwaga, w Mariborze tutaj, niedaleko mnie, są takie feralne bloki. Kiedyś wspominałam o populacji szczurów w Lublanie, że na jednego mieszkańca Lublany przypadają 3 szczury. Nie wiem, jak ktoś miałby to policzyć, ale no mniej więcej tak, tutaj jacyś szczuroznawcy tak wyliczyli i tak jest. I uwaga, są też tutaj w Mariborze. I co się dzieje? Jeden blok zwłaszcza ma właśnie jakąś wadliwą instalację, czy kanalizację właśnie właściwie. I te szczury wchodzą do tej restauracji przez toaletę, dostają się do mieszkań. I tym optymistycznym akcentem, czy też właśnie nie, zakończmy ten bałkański przegląd prasy. A teraz poproszę Eldara o zagranie pierwszego muzycznego utworu na dzisiaj.